Wszystkie produkty dzielą się na trzy kategorie: zapalne, neutralne i przeciwzapalne, mówią dermatolodzy. Są przekonani, że proces starzenia na poziomie komórkowym można spowolnić, spożywając pokarmy przeciwzapalne bogate w przeciwutleniacze. Zmiany wraz z wiekiem można spowolnić poprzez spożywanie pokarmów i napojów bogatych w szereg związków, w tym przeciwutleniaczy, które mają działanie przeciwzapalne, takich jak ryby zimnowodne lub jaskrawo zabarwione owoce i warzywa. Ale co dokładnie powinna zawierać dieta przeciwstarzeniowa? Zostań z nami i się dowiedz. Czarne winogrona. Bogate w pierwiastki magnez, selen, potas, wapń i fitoskładniki mają prawdziwe właściwości przeciwutleniające. Winogrona spożywane ze skórkami i pestkami spowalniają procesy starzenia, pomagają zachować elastyczność skóry i chrząstek, hamują działanie nikotyny i innych toksycznych produktów, usuwają toksyny i oczyszczają organizm, zwłaszcza wątrobę, ze szkodliwych substancji. Jednym słowem, są idealnym pokarmem dla zachowania zdrowia i młodości. Pomidory są ważnym źródłem likopenu, fitoskładnika z rodziny karotenoidów o właściwościach przeciwutleniających, które chronią skórę przed starzeniem się i szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Oprócz likopenu pomidory zawierają inne substancje neutralizujące wolne rodniki, witaminę C i beta-karoten, zarówno w dużych dawkach, jak i o działaniu synergistycznym. Dla optymalnego wykorzystania tych rozpuszczalnych w tłuszczach pierwiastków przeciwutleniających zaleca się spożywanie pomidorów z niewielką ilością oleju roślinnego, co zwiększa ich przyswajalność i biodostępność. Nasiona lnu, słonecznika, dyni, sezamu. To bogate w białko, tłuszcze nienasycone, witaminy, minerały i mają wartość odżywczą, porównywalną z owocami tłustymi, orzechy, migdały. Oprócz żelaza, wapnia, cynku, zawierają witaminę E oraz kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 o działaniu przeciwutleniającym. Można je dodawać do płatków śniadaniowych, jogurtów czy sałatek. Papryka. Niezależnie czy jest czerwona czy zielona, pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Jaskrawy kolor papryka zawdzięcza dużej ilości zawartych w niej bioflawonoidów, a także innych antyoksydantów, beta i alfa-karoten, fenolokwasy, sterole roślinne, prekursory witamin D. Luteina i zeaksatyna to dwa składniki odżywcze, które zapobiegają starzeniu się siatkówki i pogorszeniu ostrości wzroku spowodowanym starzeniem. Porzeczki są bogate w rozpuszczalny błonnik, który wspomaga zdrowie serca i reguluje poziom glukozy we krwi. Dzięki swojej skórce porzeczki zaliczane są do kategorii superfood, ponieważ są niezwykle bogate w przeciwutleniacze, witaminę C i witaminę K, z których wszystkie są niezwykle ważne w zapobieganiu oznak starzenia. Imbir. Imbir działa przeciwstarzeniowo na skórę. Wynika to z dużej zawartości przeciwutleniaczy i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Ale nie tylko od wewnątrz imbir pomaga. Jeśli regularnie nakładasz na skórę maseczkę imbirową, stanie się ona znacznie jaśniejsza, uzyska świeży i czysty wygląd. Gorzka czekolada. Wraz ze zbilansowaną dietą, umiarkowane spożycie gorzkiej czekolady ma działanie przeciwstarzeniowe. Im wyższe stężenie kakao, tym silniejsze działanie przeciwutleniające czekolady. Zwróć jednak uwagę na ilość. Gorzka czekolada jest również bogata w kalorie, co przyczynia się do gromadzenia dodatkowych kilogramów. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Antioxidant Redox Signaling, zjedzenie małego kawałka czekolady o najwyższej zawartości kakao, 70-90%, wystarczy, aby spowolnić efekt starzenia. Jak często jesz te produkty? Napisz w komentarzu.